Hej, hej, z tej strony Agnieszka z Oplotki. Słuchaj, przychodzę do ciebie z wideo, żeby opowiedzieć o książce. Zorientowałam się, że chyba nigdzie nie mamy tutaj na naszych oplotkowych przestrzeniach wideo, w którym pokazuję, jak dokładnie wygląda nasza książka od środka. Także dzisiaj krótki tour de oplotkowa książka. Przede wszystkim okładka. Uparłam się, że będzie to sztywna okładka właśnie w takim formacie zeszytowym, który łatwo włożyć na półkę. Dosyć standardowy format, ale zależało mi na tym, żeby nie standardowy. Jakość, czyli twarda oprawa, szycie książki, właśnie tutaj wszystko sztywne. Uparłam się dlatego, tak, że wydanie książki trwało tak długo, ale chcę Ci pokazać, jak książka wygląda też w środku. Zaczynamy od naszych fundatorów, naszych sponsorów, osoby, które wykupiły sobie logo w naszej książce, są na dwóch kartkach. Muszę Ci to pokazać. Pierwsza wklejka i druga wklejka to są te same logo, osoby, które właśnie były naszymi fundatorami. Z przodu i z tyłu mamy takie właśnie miejsca dla naszych fundatorów. Za każdym razem podwójne, oddzielone jedną kartką wolną, którą ja wykorzystuję, żeby wpisywać tutaj właśnie taką personalizowaną dedykację dla osoby, która kupuje tą książkę. Dlaczego to pokazuję? Ponieważ planujemy dodruk naszej książki i na pewno tutaj pierwsza strona zostaje, żeby nasi fundatorzy cały czas mieli tutaj promocję. Natomiast ta powtórzona strona będzie przestrzenią, na której będą mogły się pojawić Twoje logo. Także będzie taka możliwość, będzie można sobie wykupić logo w formie reklamy w kolejnym dodruku kolejnej partii naszych książek. Następna strona to taka strona wstępu, powtórzona okładka, ale oczywiście w tym naszym musztardowym, oplotkowym kolorze. A dalej już sama książka. Przyznam, że bardzo dużo było tutaj pracy naszej Natalii graficzki, która odpowiadała na moje zachcianki i bardzo się cieszę, że mam taką osobę, która mogła właśnie w ten sposób pomóc. Czy mi się wydaje, czy ktoś zaczyna wiercić w takiej chwili? No dobra, idę dalej. Książka w środku jest wydana w kolorze, tak? Tutaj akurat trzy dominujące kolory, ale jest już to niewątpliwie kolor. W środku spis treści na takim dosyć czarnym tle, a później grafiki wklejane w treść naszej książki oraz sam tekst, który jest poprzedzielany rozdziałami. Nasza książka też jest taki nietuzinkowy sposób numerowana, także jak się przyjrzysz, to są takie motki wełny z numerem strony, dodatkowo tytuły naszych rozdziałów. Tych rozdziałów jest dosyć dużo. Każdy z nich jeszcze jest właśnie taką kolorową stroną oddzieloną, oczywiście też ilustracją. I wszystkie rozdziały właśnie w ten sposób są ułożone w książce. Książka zwieńczona jest takim posłowiem. Tutaj jest kilka słów ode mnie, także zachęcam. Jest to taki też autograf, że tak powiem, grupowany. A następnie informacje takie już typowo wydawnicze i numeracja egzemplarzy. Każdy z egzemplarzy pierwszego nakładu jest ręcznie przeze mnie numerowany. Dokładnie tak samo jak z przodu jest moja ręczna dedykacja, tak z tyłu ręcznie wpisany numer każdego egzemplarza. Pierwszy nakład to było 500 książek. Jak widzisz, całkiem niedużo, całkiem kameralnie. Kolejny nakład to już będą większe ilości. Jeszcze się zastanawiam, czy będę ręcznie numerować. Czemu nie? Może to taki challenge. W każdym razie pierwszy nakład właśnie wygląda w ten sposób. Chciałam go pokazać, bo zorientowałam się, że wiele osób pyta, jak książka wygląda w środku, czemu by jej nie pokazać. Książka no, jest takiego standardowego rozmiaru, ale jak najbardziej niestandardowej jakości. Bardzo, bardzo mi zależało na świetnej jakości papieru, także tutaj nie szliśmy na kompromisy. Warto było dłużej poczekać, więc jeżeli chcesz taką książkę dla kogoś na prezent, jak najbardziej się nada. Nie wygląda jak większość takich amazonowych egzemplarzy na szarym papierze, na takim dosyć mięciutkim wydaniu. To jest książka na troszkę cięższej, na troszkę większej gramaturze, ze sztywną oprawą. Oczywiście z tyłu znajdziesz też mnie. Jeżeli potrzebujesz konkretnej dedykacji, to wpisuję ją tutaj właśnie na tej pierwszej, takiej celowo zostawionej jako pusta stronie. To by było na tyle. Polecam Twojej uwadze. Oczywiście nasze książki sprzedajemy jako same egzemplarze książki. Można je też kupować w zestawie z audiobookiem i e-bookiem. E-booki wydaliśmy w formie EPUB, MOBI i PDF, czyli wszystkie takie możliwe, dostępne na rynku, najpopularniejsze. Natomiast audiobooka nagrywałam samodzielnie i tu muszę Ci zdradzić, że jest tam kilka bonusów bezpośrednio ode mnie. Nagrywałam go swoim głosem, przepięknie zmontowany i umieszczony też na wygodnych platformach, więc można go słuchać choćby w formie
podcastu na swojej komórce. Mam nadzieję, że zaprosiłam Cię do tego, żeby stać się czytelnikiem tej książki. Koniecznie podziel się wrażeniami dla wszystkich uczestników, że tak powiem, projektu książka, czy niezależnie, czy audiobook, czy e-book, czy fizyczna książka. Zapraszamy Cię do naszej dedykowanej grupy czytelników, gdzie dosyć dużo się dzieje. Można się też podzielić swoją opinią na temat książki, swoją recenzją, swoimi refleksjami. Zapraszam Cię, dołącz do grona czytelników. Mam nadzieję, że zostaniesz w naszej społeczności na dłużej. Do zobaczenia.